A więc siemandero, dzisiaj szybciutko, praktycznie na żywo. Nowy model CF Moto 850 i nowy model CF Moto 1000. Zaraz pokażę Wam kilka takich szczegółów, żebyście sobie mogli zobaczyć. Można sobie już zamawiać w Polsce i w maju odbierać. Także teraz szczegóły. Kilka technicznych rzeczy, które się zmieniły, bo wiadomo, poza ładnym wyglądem to i tymi wszystkimi bajerami, co jest spoko, najważniejsze dla nas, dla kładowców, jest to, że kład dużo lepiej skręca, zawieszenie dużo fajniej pracuje, jest wybieranie tych nierówności dużo lepsze, zarówno na tym na gazówkach i na tym na tak zwanych zwykłych olejowych amortyzatorach. Na pewno moc jest większa, jest oddawana dużo bardziej liniowo i taka mega ważna rzecz, wspomaganie i układ kierowniczy. Moi drodzy, tutaj nie ma czegoś takiego jak wyrywanie kierownicy z rąk, jak sobie jedziecie po takich chociażby poprzecznych nierównościach, ale to wszystko, bądźcie cierpliwi, zobaczycie sobie na kładowym vlogu, także wbijajcie na YouTube'a, wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na TikToka, na Instagrama. No i tak, teraz pokażemy troszeczkę już tak szczegółów. Zaczniemy sobie pewnie od kierownicy. Tutaj sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda w tej pełnej wersji. W ogóle tak, podgrzewane manetki fabryczne CF Moto. Tutaj ze sterowaniem. Razem z kciukiem. Oczywiście przepustnica jest już ta elektroniczna. Tutaj macie trzy tryby jazdy: normal, sport i work. No i tu są tematy do sterowania komputerem. I akurat ta wersja tego 1000, bo to jest taka najbardziej topowa, posiada ten ekran dotykowy i macie normalnie Android Auto, CarPlaya i w ogóle. Natomiast to, że to jest dotykowe, to wiecie, w terenie to co można będzie w dupę wsadzić, bo chlapnie Wam kawałek błota na to i to się będzie pewnie przełączało, ale może będzie można ten wyłączać, to ten dotyk. Zobaczymy. W końcu też są nacinane tarcze, znaczy nacinane, nawiercane, dlatego nie będzie Wam tak to wszystko piszczało, tylko będzie po prostu trochę więcej jadło klocków. Stabilizator z przodu. Nowe amortyzatory. Tu jest 850 na tym zwykłym olejowym zawiasie, ale jechałem nią dzisiaj po torze i w sumie dopiero zorientowałem się, że jadę 850 na olejaku, jak z niej zszedłem. Także tak to było. Mega komfortowo. Fabryczne bampery. To światło tutaj oczywiście jest nieaktywne. Będzie pewnie akcesoryjnie dostępne. I w 1000, jak i w 850 mamy taki podwójny wydech. Spoko opcja. Tutaj te nowe amortyzatory sobie jeszcze można zobaczyć. Troszeczkę to inaczej wygląda. Fabrycznie ma takie jakieś pseudo osłonki. No i tak to wygląda. Biegi po prawej stronie. I powiem Wam, że chodzą, no maślanie bardzo chodzą, perfekcyjnie bym powiedział, także spoko. Tutaj macie kokpit 850, oczywiście bez rozłączanego dyfra, sterowanie na takiej samej zasadzie. To oświetlenie z przodu zarówno w 850, jak i w 1000 robi mega robotę. Dużo lepiej te światła świecą w nocy niż w tych poprzednich modelach, także to też na plus. No a wykończenie tutaj jakby wyciągarki, w ogóle ten hak od tego, to jest ślizg przede wszystkim dali w końcu, także to już jest mega sztos i wygląda to jakby bardzo dobrze. W 850 oczywiście też tarcze nawiercane, nowy wzór felgi i nowe opony, tym razem będą wychodziły na
obor. Jest to taka sama opona, jak jest montowana w Z950 Sport, czyli w tej UTV-ce Buggy. Fotel, tak jak już Wam gdzieś wczoraj wspominałem, chociaż wszystko będziecie mieli dokładnie na vlogu, tutaj jest sztos. Naprawdę. Tutaj już nie ma biedy, nie będziecie musieli nic robić z tym fotelem. Nie będziecie siadać jak na taborecie. Z takich rzeczy technicznych akumulator jest z tyłu, dokładnie pod kufrem. Tutaj z przodu natomiast znajdują się przekaźniki i oczywiście balony CF Moto. A tak w ogóle jest 35-lecie, dlatego CF Moto wypuściło sobie te modele. Ale moi drodzy, jutro wracamy do domów, do naszej Polski. Także spodziewajcie się na dniach różnych materiałów. Generalnie no, mam sporo ponagrywanych tematów. Także zapraszam Was na kanał na YouTubie i oczywiście możemy zamawiać 61900 w wersji podstawowej, czyli oczywiście bez tych dodatków, i 52,5. Także trzymajcie się, siemandero.